A kto to taki tutaj do mnie idzie? O rany, chyba jakiś pacjent od rana. Witaj, lekarzu. Oj, mechaniku, czy coś złego się dzieje? Źle się czujesz? Potrzebujesz pomocy lekarza? Szczerze mówiąc, to jestem zdrowy jak ryba. Przyszedłem do ciebie w innej sprawie. Masz mnóstwo ciastoliny Play-Doh. Chciałbym pożyczyć troszeczkę ciastoliny w kolorze fioletowym. Ojejku, a już się bałem, że jesteś chory. Oczywiście, pożyczę ci troszeczkę ciastoliny. Och, dziękuję, tylko koniecznie w kolorze fioletowym. Chodź, razem sprawdzimy, czy mam taką ciastolinę. Proszę, mechaniku, tutaj stoi fioletowa ciastolina i wydaje mi się, że jeszcze jest ona tam na górze. Tylko koniecznie sprawdź, czy w środku jest ciastolina, bo mogłem zużyć do jakiejś zabawy. Sięgnijmy po te ciastoliny. O, faktycznie tutaj na górze również jest fioletowa ciastolina, ale jakieś takie leciutkie są te pudełka. Co tam jest w środku? Zobaczcie, jakieś papierki. Co to jest? Saszetka? Niespodzianka? Tylko, że z emoji. Hej, tutaj wcale nie ma ciastoliny Play-Doh. Szybciutko otwórzmy sobie od razu tę paczuszkę. I sprawdźmy, co tam jest w środku. Jest ulotka kolekcjonerska, na której mamy pokazane wszystkie emoji, jakie możemy zebrać. Naklejka. Zobaczcie, jaka fajna, taka gamerska, czyli idealna dla gracza komputerowego. I uwaga, uwaga, emotki! Jaka piękna emotka z serduszkami w oczach. Do niej jest taka specjalna przyssawka. Emotka, która ma wąsy. I trzecia emoji, która ma taką wściekłą minę. No dobra, to trzymajcie kciuki i sprawdźmy, czy może tutaj jest jakaś fioletowa ciastolina. No nie, no zobaczcie, co to jest? Co za dziwactwo? Jakie dziwne... Wiecie co, czy to jest jakieś zwierzę? Czy to jest jakaś dziwna niespodzianka? O rany! To jest świnia! Ale jaka śmieszna! I jakaś taka dziwna końcówka, którą powinniśmy włożyć tutaj pod ogon. Tak, niestety w pupę. I mocno nadmuchać tę świnkę. Ojej, mechaniku, przepraszam, ale nie wiem, co się dzieje. Zniknęła cała moja fioletowa ciastolina. No widzę, co ty masz tutaj za świnkę, lekarzu? Idealna świnka, piękna, różowa i mięciutka. Można ją nadmuchać i zrobić z niej ogromny balon. Wiesz co, ja może ją nadmucham, a ty sprawdź, w tych moich pudełkach z ciastoliną, czy ja tam w środku w ogóle mam jakąkolwiek ciastolinę? Nie ma sprawy, już sprawdzam. Mamy jeszcze tutaj trzy pudełka z ciastoliną Play-Doh. Może najpierw zacznijmy od takiej ślicznej, różowej ciastoliny. To pudełko znowu jest bardzo leciutkie. Czy tam w środku jest ciastolina, czy znowu jakaś niespodzianka? No nie, no zobaczcie, znowu jakieś pudełko, a w zasadzie jakaś saszetka. Super Zings. To są ci rywale z Kaboom. Wow, ta zupełna nowość. Nowiutkie, słuchajcie, figurki. Wow, no to z wielką ochotą otworzymy. Na początku wielka, ogromna ulotka. Na niej mamy pokazanych wszystkich bohaterów, a w zasadzie wszystkich rywali. Te figurki to są naprawdę super, słuchajcie, bohaterowie. A my tutaj mamy kogoś w żółtych oczach. To jest złoczyńca. I jest to chyba, wiecie co, tak patrzę, pomarańczowa tarka z niebieską peleryną. Wow, słuchajcie, odkładam tutaj zabaweczkę. I teraz zobaczmy jeszcze może to pudełko. To zielone znowu jest leciutkie. Co tutaj jest? Znowu jakaś saszetka. Wow, zobaczcie. To jest kolejny zwierzak do dmuchania. Mieliśmy świnkę, a teraz biała, czarne łaty. To jest krówka.
Ale ślicznie wygląda. To chyba pani krówka, która ma tutaj kwiatka pomiędzy swoimi rogami. Wow, super to wygląda. Patrzcie, jak to fajnie w ogóle się rozciąga, ponieważ tak naprawdę to jest balon, który możemy nadmuchać. O, a propos balonu, to zajrzyjmy do pana lekarza. U mnie wszystko w porządku, dmuchamy moją świnkę. Widzieliście nadmuchaną świnkę? Zaraz ją jeszcze raz zobaczycie z bliska. Ale my sięgniemy po ostatnie pudełko. Tutaj cała nadzieja. Czy w końcu znajdziemy jakąś ciastolinę Play-Doh? Może chociażby w kolorze miętowym? Nie, no zobaczcie, tutaj jest coś niebieskiego. Niebieska ciastolina? Na sznurku? O nie. Znacie te maskotki? Przepiękne, do przytulania. Milutkie w dotyku. To są Pick Me Popsy, maskotki, które wyskakują z lizaków. Tutaj mamy chyba pieska, który ma niebiesko-różowe uszy i takie niebieskie łatki. A tutaj mamy chyba lemura, albo jakiegoś leniwca. Chyba leniwca, wiecie? Albo jakiegoś innego dziwnego zwierzaka. No trudno, nie udało się znaleźć ciastolinę. Nie wiem, nie mam pojęcia, co się u Ciebie dzieje, lekarzu. Ale Ty po prostu nie masz ciastoliny Play-Doh. No wiem. Nie wiem, co się z nią stało. No przepraszam Cię, nie smuć się więcej. No dobra, po prostu bardzo potrzebuję ten fioletowy kolor. A pocieszeniem pokażę Ci moją nadmuchaną świnkę. O, dobra, dawaj lekarzu, pokaż mi ją. Oto ona. Zobaczcie, jaki ma duży, ogromny, świński brzuszek. Jest naprawdę gigantyczna. Możemy ją oczywiście jeszcze większą nadmuchać, ale myślę, że taka w zupełności wystarczy. Śmiesznie tutaj odstają jej nóżki. Zobaczcie, jak to śmiesznie wygląda. Z tyłu jest jeszcze zakręcony ogonek, który jest taką rączką i dzięki temu możemy chwycić nasz balon i się po prostu nim bawić. Chcecie spuścić powietrze z takiego balonu? To wystarczy wziąć tę końcówkę, wcisnąć ją do środka, tak jakbyśmy dmuchali i wycisnąć całe powietrze, tylko najpierw wciskamy. O, i powietrze już powoli jest spuszczane. I mamy już normalną świnkę. Lekarzu, nie obraź się, ale będę już spadał. Pójdę może do policjanta, może on na komendzie ma jakąś fioletową ciastolinę. Jeszcze się kiedyś zobaczymy. Wpadnę do Ciebie pobawić się tą świnką. I spodobał Wam się ten odcinek i masa przeróżnych niespodzianek. Świnka i krówka, którą możemy nadmuchać. Pachnące i super wyglądające Pick Me Popsy, Super Zings, oraz żółte główki, czyli emoji. Koniecznie zostawcie kciuki do góry i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam Was. Pa, pa!